witam na kanale, ja się mi gotuję. Dzisiaj my będziemy gotować wołowina na wykałaczki. Tutaj mam wołowinę, to jest z taki, najlepsze z takie chude mięso, bez tłusty. Wtedy będą łatwiej, smaczniejszy, takie mięso nie będzie takie bardziej twarde. Albo parnwica z wołowina. To chyba jest, było, nie pamiętam jak to mięso, ale widać, to jest chude mięso, nie? Do tego potrzebne wykałaczki. Tutaj mam wykałaczki. Troszeczkę piwo. Ząbki czosnek. Jimbir. Dwa takie prastki jimbir pokrojone na takie cienkie pastki. I biały sezam. I mąka ziemniaczana albo skropia. Na początku tę łowinę trzeba pokroić na takie malutkie kawałek. Na takie kawałek, tak. Taki drobny. No to mięso już pokrojone, teraz przeprawiemy. Dodajemy ten puszcz, nie, troszeczkę, tyle. Tak, tyle piwo. Dodaję tego piwo, albo te chińskie ten wódka do przeprawy, nie? Ale to tak lepsze piwo, bo żeby nie zabić tego zapach. Jeden taki małe łyżki mąka ziemniaczana. Jimbir. Pół łyżeczki sól. To jest ten przeprawy. Zaraz już Wam pokażę. Jeden łyżki. To jest tego pieprzy jałowy. O, taki pieprzy jałowy dodawałam teraz. I teraz mieszać. To mięso ma być pół godziny tak leżeć. Teraz weźmiemy kawałek takie mięso. Tak, o, to wykałaczki. Jeżeli jest taki duży, to jedno wystarczy. Jeżeli taki malutki kawałek, to weźmiemy po dwie. Teraz nagrzeję ten patelniacz, wok, naleję więcej olej, dużo olej. To ja już, teraz ja już ten olej już nagrzewałam, chyba już dobre jest, bo gorąco już. O, jak wstawię te pałeczki czy coś tam, już od razu takie dużo pompki robi, wtedy ten olej już gorąco. Teraz wszystkie dodajemy te mięso z wykałaczki. Jak kolor będę zmienił, takie delikatne złote. Tak około 5-6 minut. I teraz wyciągamy, już minęło 5 minut, wyciągamy tego mięso.
Jeżeli lubicie taki bardziej twardy, może wtedy dwa razy tak smażyć. Pierwszy raz tak smażę, wyciąga. Teraz nagrzeję olej i z powrotem. Tak smażę tak kilka, jeszcze tak 3 minut na przykład. Wtedy wyszło taki bardziej taki twardy. Teraz, co wtedy używaliśmy ten olej, wylejemy, umyjemy włok, nalejemy troszeczkę olej i teraz czosnek jest pokrojony na drobne i teraz dodajemy ten czosnek, smażymy czosnek, aż zmieni taki na trochę żółty kolor. Jeżeli lubicie ostry, też możecie dodać ten ostry chili, wymierzony chili, tak? I teraz wszystko pomieszamy i dodajemy ten sezam. Mięso nie jest tak słone. Na końcu możemy dodać takie mierone na przykład do kurczak. Tu jest już takie do kurczak do grilla, nie? Niektóre też są takie do poczek, do schabu, takie na grilla, takie mierone, przebrane możemy dodać. To jest taki bardzo bogaty smak jest. Na końcu dodajemy tego właśnie to kurczak grilla. Takie jedno, takie małe łyżeczki. I wtedy tak to mięso wyszło tak jak smaczne, tak jak grilla. O, to już możemy do talerz. Okej. Okay. No to już kończony. To jest wykałaczki z wołowina. O, zobaczymy, czy smaczne. Pyszne. Już mój mąż już nie mogę po to szechać, bo ja jem, on tylko patrzy. Zazdrosne. Mają zazdrosne, ma ból dupy. No dobra, to tak trudne nie jest. Jeżeli chcecie, kto lubi mięso, mięsne rzeczy, warto spróbować. Pamiętajcie, zostaw wasze najdroższe łapki. Jeżeli ktoś lubi moje filmy, może zostać na subskrypcji. Wtedy co tydzień mamy coś nowego. Postaram się, raz w tydzień gotuję, bo pracuję w tygodnie, także w tygodnie nie ma jak. Tak. Chociaż raz w tygodniu coś nowego przepis. Także dziękuję, do zobaczenia.